Cześć, Manko, z tej strony Wojtek, a dzisiaj zagramy w Farming Simulator 2017. Oczywiście na polskich modach i na polskiej mapce. Dalej mamy oczywiście zimę. I w dzisiejszym odcinku będziemy używać Zetora. Podniemy do niego szuflę. I będziemy wywodzić śnieg z gospodarstwa. Jeszcze mamy ten spychacz taki... jeszcze taki spychacz do spychania jakby śniegu mamy. Też będą trzy odcinki z takiej mapy zimowej i będziemy też jeszcze w nas po tym odcinku następnym będziemy po prostu dalej odśnieżać różne skupy i drogi polne. Będziemy troszkę Zetora używać i też posłuchajcie, będą zbierać nowe nabytki, wam tak powiem, niedługo, chyba na 20 odcinek. Przepraszam za tą wiadomość, to poprawa była, no nieźle. A bo mi się przypomniało, że mam mod na ten... A to nieważne jaki mod. Dobra. Te zaspy oczywiście musimy pozabierać. Okej. Ładnie trzeba podpinać. No. Tu mamy dużo zasp. O, lak, no. O Jezus, ale podniosło. Okej, tak ładnie wszystko trzeba pozabierać. Jak najwięcej na szuflę naszą zabrać, żeby to tak jakby szybko troszkę minęło. Tylko nie wiem, jak będzie potrzebna tylko jedna pszczoła, to pojedziemy z jedną. I to oczywiście pojedziemy gdzieś do naszego stawu, bo troszeczkę już woda się, jak znaczy ten lód się roztopił. I będziemy już mogli tak sobie ładnie wywieźć. Bo po tym jak to wszystko, słońce wyjdzie, stopnieje i będzie... Oczywiście więcej wody i będzie normalna woda z tego śniegu oczywiście. Sześćdziesiątka oczywiście schowana, dzisiaj nie popracujemy. Sześćdziesiątką nawet mogę stwierdzić, że w ogóle. O! Tu żeby rower Grażyny nie zahaczyć. Nasz rower też stoi. Dużo, już prawie pełna przyczepa jest. O! Jeszcze troszeczkę może wejdzie na lewą tylną burtę. O! Dobra. A jeszcze może wejdzie gdzieś tu i będzie pełna. Okej. Pełna. Teraz na tą, to jednak będą potrzebne dwie przyczepy. No dużo tego śniegu napadało. Nikt jeszcze nie chce topnieć. Oczywiście bawanek nawet jest zasypany przy swoich nogach. O, już troszkę na trawę widać. Już pierwsze roztopy. Jak już trawę widać. Też może troszeczkę po... Tak jak widzicie, są przerywniki na tej naszej kostce. Też byśmy mogli to odśnieżać. I też koło drzewa jakieś tak troszeczkę też podśnieżać byśmy mogli. Zabierzemy już sobie oto kawałek. O i też byśmy wyjechali naszym maluszkiem, tylko nie wiem czy by odpalił. Znaczy fiacikiem. Troszkę mi się myli. I
I też podśnieżamy na jego miejscu, żeby też miał, żeby nie stał na tym śniegu. Bo też tak przesypało, że nawet pod... O! Żebyśmy nie wysypali. Na ziemię oczywiście, żeby miał ładnie, czyściutko. Pod opryskiwaczem dobrze, że nie napadało. Ani na opryskiwacz. O, ziemię już troszeczkę widać. To fajnie. Okej, to wszystko. Taka malutka zaspa została. To nic. O, burta. Niech się wysypie. Nie otworzyłem burty, nie. Tak mi się zdawało. Dobra, to niech sobie jeszcze pochodzi Zetor, żeby nam, żeby potem nie od... Jak zgasimy, żeby potem, żeby... No żebyśmy jak zgasimy, to żeby nie odpali tej wody, dopiero odpali. Okej, odpali, a wiecie co? To sobie podgłoszę maszyn, bo byście mogli nie słyszeć. Okej. Nie, no tak do 80. Okej, jak odpalił to dobrze. Jedziemy z tego śniegu i tak troszeczkę tutaj na śnieg. Więc to niech on sobie też tak pochodzi. Niech się może silnik rozgrzeje czy coś. I tak na szybko to zgarniemy ten śnieg. Pod kołami to akurat nie było. Okej. No. Sobie troszkę haczy. Jeszcze tak raz. To będzie około 1800 litrów śniegu. A nie, 1500. Odjedziemy, żeby już ładnie naszego Fiacika wjechać nim na swoje miejsce. On ma potaszkę, niestety nie mamy dla niego dachu. Może kiedyś wybudujemy. Też troszeczkę dzisiaj pojedziemy nie z kamery. Kamery wewnętrznej, tylko zewnętrznej kamery. Okej, okay, jak jest jeszcze... A, jeszcze tutaj takie jakby malutkie zaspy na tej kostce, co mówiłem. Bo to tak nieładnie wygląda. Ładnie tak. No. Bo tak nieładnie wygląda, jak są takie malutkie. Można to nazwać prześwitami. Na kostce. Jeszcze gdzieś takie prześwity, jak to teraz nazwałem. Co? Okej. A jeszcze tu. I będzie koniec. Znaczy nie koniec, no jeszcze coś tam może, jak zdążymy. Jakieś jeszcze odśnieżanie. Czy coś. A z łyżką sobie pojedziemy na dostawę. To kawałek tylko. Okej. Jeszcze bramę musimy odtworzyć. Muszę.
mamy łącznie 16 345 litrów śniegu. Przecież może tak nawrócimy troszeczkę na sąsiada. To sąsiad to zboże, ja nie wiem jak on to, czy tutaj ma to zboże. O, tak gdzieś tu, żeby też znowu nie pakować. To jest tak U i mamy na lewa, czyli jak to musimy, tak to jest prawa. To dobrze i Ctrl I. Ładnie wysypuje się na pewno. Tak troszeczkę na brzegach to jest tego lodu. Musi być na prawo. Ok. Oj. Ok. Zniżymy sobie ładowacz. Też można kura. I sobie przez naszą łąkę i przejedziemy. Tak widzicie, sobie jeszcze będziemy odśnieżymy sobie tutaj tak z tyłu, to tak nie, bo to też teraz tylko tak przyjadę kawałka, tak to nie będę jeździł, a też nie będziemy męczyć naszej 60 ani zotora. Kombajn oczywiście stoi w garażu, tak w międzyczasie. Ok, już sobie otworzymy, odtworzymy i jedziemy naszym zetorem do naszego garażu. Tak inną stroną. Ok, idziemy do naszego Ursusa. Odśnieżymy. Ładowałem mu akumulatory. I powinien odpalić. Podniesiemy już. Ok, odpalił. I sobie pojedziemy na ten pomaciku, tak 16. Ok. I tutaj to napadało, to tam znowu nie będę odśnieżał. Damy też troszeczkę więcej gazu. I odśnieżymy obok placu zabaw, bo tam gmina dzwoniła i mówi, żeby odśnieżył po placu zabaw, bo dzieciaki nie mogą się bawić. A dzieciaki zrobiły bałwana. Zrobiły. A czekaj, tu jest jakiś zjazd? Wiecie, to nie wiem. Chyba ja to tak odśnieżę. Gdzieś tu, tak z górki do tego drzewa. Tak, tu jest przejazd. Bo nic za bardzo nie wiedziałem. Bo tu nie byłem tak za... Znaczy, byłem tu, ale nie za często. Jest chyba tak około środek zimy. Ok. Jeszcze tak. Mamy to tak tu. Sobie idziemy. Żeby też nie zepsuć niczego. O. Marian siedzi. Ok. Troszeczkę na pole. Dobra. Jeszcze raz. Teraz gdzieś tak tu wjedziemy. Ojojoj.
Dobrze, że nie hamowałem. Ja nie będę musiał zmienić na przyszły rok te klocki. O! Amulcowe. Okej. Jeszcze raz to tak przejedziemy. Ja muszę zobaczyć, gdzie oni mają wejście, bo na pewno przy wejściu wójt chciałby, żeby odśnieżył. Tu. Już jeszcze raz tak gdzieś tu przejedziemy. Okej. Też do, jakby do drzewa. Składamy, jedziemy na Parmę, parkujemy w Susa, jak koniec odcinka będzie taki około, nie wiem, 20 czy 15 minutowy odcinek. Posłuchaj, oczywiście chodzi, jak ta lala. Nasza droga też odśnieżona. Drogi na góralach też. Ale to tam jakieś chyba odśnieżarki specjalne. Tak jest, jakby chyba ciężarówka z schodu. Też niektóre mają spychacze. To też. Tam chyba coś czuję, że już jutro będę musiał oddać nasz jakby też spychacz do śniegu. Już. Też sobie zaparkujemy tak przodem. Okej. Tak nasz przyspieszaczu. O, zamkniemy jeszcze bramę. Okej. To wam dziękuję za to oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, komentarz i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.